Witajcie. Zabieram Was dzisiaj na krótki spacer ponownie, żeby omówić pewne rzeczy, które miały miejsce w dniu wczorajszym, a dopiero to zobaczyłem, jak powróciłem do domu, więc macie dzisiaj rano o 6 film, który był nagrywany wczoraj, zanim zdążyłem się zorientować, co się wydarzyło. No i tak jak w każdym razie powiedziałem Wam, jak to będzie wyglądało, jakie były moje przypuszczenia odnośnie praworządności, tak, bo to jest po prostu już żart, praworządności, koalicji zdrady narodowej, także widzicie, jak to wygląda, oczywiście prowokacje, kamienie, pały i tak dalej, więc to po prostu wszystko poszło w ruch, czego można było właściwie się spodziewać, czego człowiek liczył gdzieś tam w swojej naiwności, że oto sytuacja się zmieni, ale słuchajcie, nic się nie zmieni. To są po prostu stare komuchy, stare nawyki. Tak to wygląda, oni po prostu tylko i wyłącznie ZOMO, tylko teraz to się inaczej nazwało. Więc widzicie, po prostu jeszcze śmieją się w twarz. Po prostu, nie wiem, brak słów. Powiem Wam jedną rzecz, po prostu wyrzucić na zbity pysk, zabrać obywatelstwo, banicja i do widzenia, zakaz wstępu do Polski. Ja wiem, że to jest bardzo takie właściwie niemożliwe do spełnienia, dlatego że mamy jakieś takie chore standardy demokracji, po prostu to jest paranoja, a nie standardy demokracji, dziadostwo, nic więcej. Tak nie powinno być, przecież ci ludzie powinni stać po naszej stronie, a nie po stronie sprzedawczyków, frajerów i innych po prostu takich dziadów, których bronią. Dlaczego bronią? Bo dostali 1000 złotych dniówki. No ludzie, wiecie co? Ja tego nie pojmuję. To jest po prostu, wiecie co, to tak się sprzedać? Czy można w ogóle się tak sprzedać? Czy w ogóle można się sprzedać? Ja nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie pojmuję tego. W każdym razie mamy powtórkę sytuacji z strzelania do górników. Mamy powtórkę sytuacji z kopania demonstrantów na Marszu Niepodległości i tak dalej, więc macie swoją demokrację jebać pisy. Tak, to wy jesteście ślepi po prostu, albo tak nienawidzicie Polski i Polaków, albo po prostu jesteście, bo ja już nie mam innych słów, wybaczcie po prostu, ale to, co się wydarzyło, przechodzi ludzkie pojęcie. Nie może tak być. Czy widzieliście za poprzedniego rządu, żeby jakakolwiek demonstracja była pacyfikowana, prowokowana, czy cokolwiek? Nie, wszyscy sobie szli, jedni obok drugich, albo jedni tu, drudzy tam i tak dalej, ale nikt nikogo nie lał pałą, nie rzucał na ziemię, nie atakował. Były normalne demokratyczne, tak, po prostu, chociaż nie znoszę tego słowa, bo to jest po prostu słowo obłudy wykorzystywane przez zdrajców i tak dalej. Macie swoje wesołe barierki koło Sejmu, macie swoje, nie wiem, wszystko wesołe. Na marszałka Sejmu żeście showmana obrali, na premiera kłamcę. No halo, tak nie może być. Powiem Wam jedną rzecz. Doprowadziliście do sytuacji, w której Polacy, my, rolnicy i wszyscy ci, którym bliskie jest państwo polskie, Polska, naród polski, doprowadziliście do sytuacji, w której nie wiem, co się wydarzy. Naprawdę nie wiem. I trudno to po prostu w tej chwili przewidzieć, bo powiedziałem Wam w poprzednim filmie, że jest bardzo możliwe, że zostanie wyprowadzone wojsko na ulicę, bo się szykuje na wojnę domową. Dlaczego? Kto z kim? Otóż Polacy z antypolakami. Tak, i wy jebać pisy jesteście po prostu w tej grupie antypolskiej. Bo podajcie mi chociaż jeden powód, jeden jedyny powód, dlaczego jesteście przeciwko Polsce i przeciwko Polakom. Po prostu jest kilka takich. Wy możecie podać jeden. Dlaczego nienawidzicie Polski? Oczywiście wyłączam z tej dyskusji Volksdeutschów, bo sami Niemcy, powiem Wam szczerze, jak z nimi rozmawiałem, a wiecie, że tam parę lat ładnych spędziłem, to sami Niemcy nienawidzą Volksdeutschów. Tak, nienawidzą Volksdeutschów. Bo jadąc przez Norymbergę któregoś razu, parę ładnych lat temu, nie wiem, z 10 czy jakoś tak, niechcący zobaczyłem nad bramą było zebranie Volksdeutschów i było napisane tak:
Volksdeutsche, wir sind die bessere Deutsche. A to oznacza, Volksdeutsche, my jesteśmy najlepszymi Niemcami. No i po prostu to jest paranoja, to jest ani Polak, ani Niemiec i taka powsinoga, po prostu menda społeczna, zaraza. I tak to wygląda dzisiaj. Tak, po prostu używam dzisiaj ostrych słów, bo jestem wściekły na to, co się stało. I nie będę po prostu tej złości ukrywał. Nie wolno takich rzeczy robić. Przyszli rolnicy z konkretnymi problemami, a wy z nich robicie pajaców, błaznów i co jeszcze, tego nie wiem. Co mają zrobić? Pytam się, co mają zrobić? Przyszli pokojowo, to co, mają po prostu spalić to wszystko? Wy jesteście normalni? Jak z wami gadać? Premier jest jak dupa od srania, żeby stanąć przy rolnikach i powiedzieć: panowie, zrobię wszystko, co w mojej mocy. I podpisać rozporządzenie zamykające granice w ciągu 5 minut przy rolnikach. A potem dopiero iść tam się kłaniać po prostu do Brukseli, jeśli uważa, że jest taka potrzeba. Nieodwrotnie. Nieodwrotnie. Na pierwszym miejscu jest naród polski i polskie państwo. To jest pierwsze miejsce, to jest priorytet. Nic innego. I w tym kierunku trzeba iść, a nie wybierać jakichś pajaców, błaznów, którzy chodzą i dupę liżą po innych krajach. Jest taki artykuł 129 kodeksu karnego. Poczytajcie sobie o nim. Tylko że co oni zrobili? Oczywiście, co oni sobie zrobili, bo sobie zrobili coś takiego, że oto jeden z drugim, żeby go oskarżyć, to trzeba zrobić mu Trybunał Konstytucyjny, prawda? Żeby stanął przed Trybunałem. I wtedy można go skazać. Cwaniaczki. A wiadomo, jak to wszystko jest poustawiane. Nie wiem. Powiem tak. Strajkujemy do bólu. Dlaczego? Dlatego, że my jako rolnicy nie mamy innego wyjścia. I prędzej czy później to wy odpuścicie. Kwestia tylko w jakim stanie. Czy będziecie po prostu uciekać w podskokach i doprowadzicie do rozlewu krwi? Bo my nie odpuścimy.